Ivanko. Ok, super. Ale on oporną głowę ma. Nie umierają. Zdawam trochę więcej doświadczenia, mam wrażenie. Pojawiają. Strzelmy tych parę ziomów. Siema next, siema siema. Okej, okay, kupmy sobie trochę amunicji, bo w sumie potrzebnie straciłem. Trzeba nie potrzebuje. Piętkowa siekiera złotej dręczki z kowadłem. Ale nie. Zbiorkowy młot kowalski. W sumie taka broń jest super świetna, jeżeli byśmy chcieli tam wziąć potężny atak, a w sumie ma poziom 13. Aktywacja nie jest potrzebna. A w każdym razie nie jestem aż taki pewien. Chociaż nie, likwidacja byłaby dobra, ale myślę, że potężny atak jest lepszy. Co się różni potężny. Co? Co się różni potężny atak od wiatraka? A! Wiatrak jest z dwuręcznej broni, chyba o to chodzi. Okej. Okay. A, trochę amunicji. To. Czyli co, jakie mamy zadanie? Gaz do pozapalniczek i kawa. Kawa? Wydaje mi się, że mamy. Gaz do zapalniczek. Pojęcia. A, muszę mieć 20 kawy, oj, żal. A gaz do zapalniczek? 5. To niestety mi powie za bardzo, gdzie je mogę zdobyć. Tutaj w mieście gazu do zapalniczek. Poszukiwać. A tutaj, spoko. Jaki zazwyczaj mają zwyczajnie takie bardziej wartościowe przedmioty. A gaz do zapalniczek? Może prędzej bym znalazł na jakiejś stacji benzyny? A, tu jest ten prędzej. Ja raczej go nie muszę dobijać. Ale że mnie nie zauważyła? To jest ciekawe. Dobrze. Gdzie oni by chcieli, żebym szedł tutaj? Znaleźć cenka. Jest jakieś zadanie w tym. Wieży. Siema Kryzolek, siema siema. W sumie nie, pójdźmy do wieży. Dobry dzień. Do wieży, bo tamtędy jakieś tam rzeczy może znajdziemy po drodze. Zastanawiam, którędy mógłbym mieć gwiazdę zapalić. Lepiej ze wszystkim może coś być. Uratujmy tamtego zioma. Zachód słońca? A gdzie jest ten zachód słońca do oglądania? Gdyby nie ty, urwaliby mi łeb. O, siedzimy w tym razem, dostałem achievementa. O, sobie poszedł gdzieś?
A, otrułem ich. Zastanawiam się, dlaczego... Zastanawiam się, dlaczego ich nie pojawiło mi. A. Nie, wiesz co? Co dzisiaj jest, to co innego. Zaćmienie księżyca z czerwonym tem. To o to chyba chodzi, Red Moon jest. Tam Blood Moon, czy... O! Hałwę i kawę. Okej, nie wiem dlaczego trzymali w sklepie w lodówce, ale dobra. Aha, bo tamtemu udało się uciec. Okej. Przeżył, nie przeżył. Ale zobaczymy. Nic nie ma. Niku, bo odbierzemy gazę za paniczki, zapytał. Nie krytyczne, ale... Dobra. Nie będę próbował, może gdzieś po drodze znajdzie. Nie. Siebie ja mam za niski dom, żeby tam, żeby zauważyć. Chciałbym na dach wyjść, a z kolei... streamuję. O! Jest jeden gaz do zapalniczek. Może uda mi się znaleźć drugi. Chyba byłem. Było jakieś zadanie. O, ile gazu do zapalniczek. Bo mam wrażenie. A gdzieś było napisane. A zakładałem też, że większość ludzi by się nie interesowała angielskim kanałem. Gaz do zapalniczki mam wtedy. Zanieś gaz do zapalniczek i o kawę. Musimy śledzić kawę, jeszcze 5 kaw musimy znaleźć. O! Tam nie przyjdziemy? Nie, tam nie ma live'ów, bo zwyczajnie by mnie ogarnął. Nie dałbym rady w latem live'ów robić na jednym, drugim kanale, a potem jeszcze też nagrywać odcinków. Nie. O! Mogę tam przejść. No trudno. Idźmy w stronę tego, gdzie do wieży. Dobra, ten drzew. Tam stamtąd będziemy rozmawiać. O, to ktoś przerobił tego. No ale to, tak jak mówiłem, ja bardziej... O, chciał mnie zatrzymać, za nogę złapać. Jeszcze jedno, chłopie. To Fatim. Przestań ogryzać gałęzie z owadów i przyjdź tu natychmiast. Wystarczająco prosto? Tak, ale nadal cię słyszy, patanie. I kto ci pozwolił dotykać mojego radia? Ten sam, który ci pozwolił zeżreć moją kanapkę. Miałeś zrobić lunch dla nas obu. Okej, to do zobaczenia za parę minut. Inteligencie z przeceny. Narzędzie, aha, okej. Dla nas zadanie, nie chcę na razie tych narzędzi robić, bo to jest tutaj. Nie, zaraz. Olga i Fatin, idę i tak najpierw do tego. Byłoby dużo lepiej,
to dużo lepiej dla mnie, gdybym tam. O Boże! Tam wybuchacz? Tutaj ten ziom. Okej. Okay. Tutaj porzucajmy nożykami. Chciałbym móc rzucać na przykład 5 nożów na raz. Byłoby zabawnie. O! To było 600? O, już nie mam. Zużyjmy resztę. Ty, o. Okej. Nie wiem, jak właściwie... O, ale niszczę. Aha! Okej. Kurczę. Okej, tego zabiliśmy. Okej. O! Jeden strzał? Ej, liczmy na to, że tamten nas nie widzi. Okej, jeszcze troszkę kawy mamy. Bardzo dobrze. Bardziej niż papierosy wolałbym kawę. To nawet mi by się przydała. Po mojej postaci. O! O nie, nie, nie. Czemu światło miga? Toporki do rzucania. Taki plastik tu będzie. Ej, otwórzmy to. Biegam. Niech pomyślę. Potrzebuję 3 kawałki kawy. Zazwyczaj w jakiejś kuchni pewnie byłyby. Jakieś lodówce w jakiejś kuchni. Okej, okay, już po nich. Tam jest prawda jakiś mięśniak. Naprawdę się cieszę, że byłeś w okolicy. Okej. Okay. Właśnie, gdybym miał egzekucję. Ojejku. Ojejku, ale mnie przewrócił, nie. Ojej! Silny on jest. Okej, to było ciekawe, ale niezamierzone. A masz! Masz! O, 900! Ciekawe, co on mi zostawił.
500 szekli? Jest to mi niepotrzebne zupełnie. Szekli i mam dostatek. No dobra. Też zbędne jak... Dobrego tutaj gdzieś kawa albo coś. Rosy nie są potrzebne. O, właściwie mam 20 metalowych części, mógłbym... O, elektronika może być. Ale to było bogate. A, tam na dole. Chodź tu. Okej. Niech pomyśl. My zaraz przy wieży poszukali sobie jakiś tych jakiejś kawy najlepiej. Byłoby dobre, bo musimy znaleźć tylko trzy. Piekarnie, czy... Oj, kurczę. Piekarnie nie wiem, czy będzie. A jest. Dwie kawy. Że piekarnie coś takiego jest. O, są trzy kawy, jest świetnie. Gadać. O nie. Okej. Proszę pana, w zamian za chwilę pańskiego czasu otrzyma pan wiedzę i istny skarb. Bez obrazy, ale brzmisz jak sprzedawca. Coś wiem? Za przenikliwość. Jestem Faruk Korkmaz, starszy koordynator sprzedaży środków czystości w firmie ZERP i mam dziś dla pana świetną okazję. Okej, co nie za okazja? Nie chcę kupować. Jasne, że pan nie chce, a ja nie chcę panu nic sprzedać. Poza jednym pomysłem, żeby mi pomóc. Okay. Oh, Jesus. Jesus. Jeszcze tylko trzy transakcje i będę sprzedawcą roku. Znaczy przy założeniu, że przez zmarłych i zombiaki szybciej zamkniemy rok obrachunkowy. A tak będzie. Jestem dość zajęty. Wszyscy są zajęci, ja też. Pan też niech się zajmie pomocą, a sprzedaż już załatwiłem. Muszę tylko dostarczyć trzy butelki odplamiacza ZERP i mogę iść do księgowości. Sprzedaż się zamknie, a ja zostanę sprzedawcą roku. Tak, ale... Co pan będzie z tego miał? Chwałę! Co jeszcze? Nagrodę! Tak, aha, pewnie będę musiał go eskortować. Dla kogoś takiego jak pan. Plus do tego gwarancja satysfakcji firmy ZERP. Nie. Jest kilka takich zadań, domyślam się, ale nie chcę eskortować nikogo. W sumie, gdybym u kwatermistrza znalazł coś fajnego. Chociażby. Mój szwagier też stracił kciuk. Dostaniesz kawę. Życie mi ratujesz. Te kawoświrusy są niebezpieczne. Kawoświrusy. Niewiele się różnią od przemieńców, tyle że umieją mówić. I mówią tylko o jednym. Kawie? Okazało się, że pies go za mocno przeżył. Nie wiem, czy to była jakaś super dobra. Znajdź bandaże i leki dla Boygara. Okej, okay, przyjmiemy. Zrobili mu przeszczep kciuka. Tylko, że nie przyszyli mu kciuka, tylko... No, Afra ma gaz zamiast mózgu. Ale każdy ma tu troszkę nie po kolei w głowie. W sumie mnie to nie dziwi. Z drugiej strony, w dzisiejszych czasach tacy jak on też są potrzebni. Nawet ci najgorsi, jeśli mam być szczery. Powiedział, żeby ci to dać. O, gryluj. Killuj. Ten coś ma. Zobaczmy, co to jest za grillowanie i killowanie. Tyk. Znacie jak saperka, tasak, sierp i kilo. Elektryczność i podpalenie. O! Gdybym miał tylko jakąś dobrą broń, to mógłbym to zrobić. W sumie to jest... jest... Malne? Czemu? Zaraz, co to jest? Uncommon, częsty, rzadki, niski, legendarny, powiedzmy. Mam wrażenie, że czegoś mi brakuje, ale dobra.
To ostatnie zadanie to jest bandaże i leki. Co on by chciał? Dobrze cię znów widzieć. Strzykawka. Środki przeciwbólowe. Gdzie ja znajdę strzykawkę i środki przeciwbólowe? Zady. Chciałbym po prostu tam. Ale będziemy mogli robić narzędzie. Myślę, że to zrobię. Sprzedawca, gdzie jest? Nie chciałem tego. Hono, ty mi sprzedasz. Maczeta wojskowa. Okej. Ekstra. Grilluj i killuj jest dla tej maczety? Właściwie nie mam nic dla maczety, oprócz tej trucizny z gitarek, gdzie nie mam alg wystarczy. Ale wydaje mi się, że kupię tą maczetę. Jedyna różnica to ma więcej napraw. Ostrze też jest bardzo silne. Dobrze, ale kupmy maczetę zawsze coś. Zostawimy sobie. Że ta korka bardzo dobra. Pójdźmy na piętro. Tam też zobaczymy, czy coś fajnego nie sprzedaje. Dobra. Ktoś ją sprzedaje? Drogi nadziak. To bym kupił. Nadziak chyba mogę tam. Grilluj, killuj jest chyba na nadziak, nie? Tak. Mam dużo tego. Nie, że wpadł. Ale nie tak. Weźmy. Palenie, krwawienie. Nie. To. Też jakbyśmy mogli skład lepszyć. Mamy goryla. Trwałość mam dosyć dobrą. Mnie tytan nie byłby zły. Czermierz krzyżowiec. Zawsze trochę silniejszy. Prosty sierp. Mam jeszcze jedną naprawę, to potem zamiast niego zamienię sobie ten nadziek. Dosyć szybki, bardzo silny. Swobodny kilo do następnego użytku. Darmowy się nie widzieliśmy. Swobodny mówię. Okej, idziemy do Talgi i Fatima. I oni dla nas mają najbardziej misję.